Madison, spójrz! Co powiesz na lizaka? Tylko który jest prawdziwy? Aha, ten tutaj! Słodka sztuczka, co? Wow, świetna! Możemy zaczynać? Czeka nas ciekawa lekcja. Ale super! Oto pierwsze słowo. Proszę je przepisać. No, śmiało. To bardzo proste. Dobrze, skup się. I gotowe. Jak mi poszło? Zaraz. Co to jest? Spróbujmy jeszcze raz. Najpierw literka R. Jasne. Umiem ją napisać. Dobre podejście. Jak? Wiedziałem, że się nie spełnię w tym zawodzie. Zaraz, ten przypadkowo ustawiony wieszak z czymś mi się skojarzył. To wszystko zmieni. Najpierw napiszę literę R i ją zamaluję. Potem narysuję kwiatek, buźkę i całą resztę. Wygląda świetnie. Teraz to pokoloruję. Plastika jest lepsza niż pisanie. Powinna być częściej. Jeszcze krople deszczu. Umiesz obrysować jej płaszcz? Wow! Tak! Spróbuję. To znacznie łatwiejsze. Wow! Niesłychane! Widzi pan? Zuch, dziewczyna! Wiedziałem, że się uda! Zatrzymaj obrazek! Tylko na to cię stać? Ha? Zaraz! Nie ma taryfy ulgowej, Jared! No już, dzieciaki, czas na lekcję! Przestańcie się wygłupiać! Zaczynamy? Dziś będziecie rysować! O! Ekstra! Nuda! Ha, co robi Madison? Nie mam pomysłu! Sztuka to bzdura, ale muszę coś namalować. Mam tyle farb do wyboru. Och, ręce opadają. Zaraz. Ona już skończyła? Niech pomyślę. Już wiem. Użyję naszyjnika. Zamalowałem płótno na biało. Ułożę łańcuszki w różnych pozycjach. Potem dodam krople farby. Będą wielokolorowe. Przeciągnę łańcuszki przez kółko. Rozmarzę farbę, tworząc ciekawy wzór. Wiem, to przepiękne. Można już bić brawo. Co ty wygadujesz? O, jakie to fajne! Ale ja mam ładnego jednorożca. Jest lepszy, prawda? Jared, co za barwy! Emocje! Wiedziałem, że w głębi duszy jesteś artystą. Madison, całkiem nieźle. Oto wasze stopnie. Oceniłem sprawiedliwie. Brawo, Jared, brawo! Ale przecież to ja jestem zdolna! Ja też! Kłaniam się, profesorze! Co oni tam robią? Skończcie wreszcie! Nie mam całego dnia! Uwaga, idę! Ups, tu stoi ściana! Łaskocze! Uwielbiam poczekalnię dentysty! Jared, nie hałasuj! Ha, co mówiłaś? Ojej, przestań! Przychodźmy tu co tydzień! Jared, nie rób tak. A to co? Jakie gładkie i mięciutkie. Zupełnie jakbym ubrał się w misia. O tak, pięknie. Poczekaj, chłopcze. Siadaj. Nie rozrabiaj, dobrze? Lepiej coś narysuj. Uwielbiam to. Spójrz na to, synku. Wow. Najpierw narysuję krótkie kreseczki. W różnych kolorach. Będą razem tworzyć okrąg. Teraz postawię nad nimi czarne kropeczki. Dorysuję mniejsze kreseczki cieńszym pisakiem. To wygląda jak ludziki. Będą się trzymać za ręce. I dorysuję cienie ołówkiem. Rozmawiamy.
pomazywanie da dobry efekt. I co ty na to? Fajne, co? Wow, coś wspaniałego! Teraz sam spróbuj. Przepraszam, że tak długo. Teraz pani, zapraszam. Poczeka pan. Nieważne, muszę iść. No dalej, kochanie! Moment, tato! Ale konkurs! Musi być idealny! Zdolne z ciebie dziecko, ale chodź! Musimy wejść! Czas ucieka! Nie stresuj mnie! Tato, stój! O nie! Moja córeczka! Jestem tu, już dobrze! Wcale nie! Rysunek się podarł! Widzisz to? Tak, to okropne! A co z konkursem? Która godzina? Myśl, co można na to poradzić? Już wiem! Papa na ratunek! Rysuję dwoma flamastrami naraz. To jak lustrzane odbicie. Nie wiedziałem, że tak umiem. Proszę, gotowe. Niezłe, co? Wow, piękne, tato! A teraz do środka. Idę za tobą. No i jesteśmy. Wow, nie do wiary. Wiedziałem, że tak będzie. To zasługa mojego talentu. Stworzę kolejne arcydzieło. Tyle farby wystarczy. Teraz ją rozprowadzę. Cześć, kochanie. Wzięłam prysznic. Wysuszę włosy. Wiatr we włosach jest taki przyjemny. Hialalala. Mamo, ostrożnie. Może zmienię fryzurę? Hej, uważaj. Lubię tę czapkę. Wyglądam bosko. Nie! Mamo, zniszczyłaś mój obraz. Jak mogłaś to zrobić? Wiesz, jaka to katastrofa? Już słyszę. To twoja wina. Jak to uratować? Och, synku, przepraszam. Nie wiedziałam. Nie płacz, wymyślę coś. I chyba wiem co. Patrz na to. Wyleję farbę akrylową na płótno. I zrobię okręgi w różnych kolorach. Potem rozdmucham je suszarką. Powstaną fale z farby. Kolory się zmieszają i powstanie wzór. Mamo, to genialne! Wiem, mój mały, ale bez suszarki nie dałabym rady. Wow, pomysłowe! Mam wenę. Też namaluję obraz. I to jest dobre podejście. Poczekaj chwilę, pożyczę to. Dobrze. Nie ułożę sobie fryzury. Ciasto niedługo się upiecze. Posprzątam w tym czasie. Mamo, patrz! Pojedźmy na wczasy. Widzisz, jak tu pięknie? Co ty na to? Przydałby mi się urlop. Ale najpierw coś sprawdzę. Brakuje paru groszy. Bilet na samolot, zakwaterowanie? Nie, to niemożliwe, Jared. Oj, co za szkoda. Trudno. Spróbuję poudawać, że jestem na wyspie. Przykro mi, synku. Mam coś dla ciebie. Może poprawi ci humorek. Patrz, co tu jest. Muszelka z nadmorza. O, bardzo ładna. Ale nie przekupisz mnie byle czym. Byłam pewna, że się uda. I co teraz? Muszę pomyśleć. Zaraz. Wykorzystam folię aluminiową. Nałożę farbę na płótno i zgniotę folię. Rozprowadzę nią farbę, tworząc kolorowy wzór. Obraz zyska fajną teksturę. Dodam jeszcze parę szczegółów, na przykład muszelki. Zupełnie jak na plaży. Niemal słyszę fale rozbijające się o brzeg. Jared, spójrz, jaki przyjemny widok. Wow, aż mi się chce opalać. Świetny obraz, mamo, ale to nie w czasy. Zaraz, mam jeszcze coś. Napis na sprzedaż. Poczekajmy chwilę. Aha, jakiś frajer, to znaczy klient.
Co to było? Mamy forsę, czyli możemy... O raju! Jestem taki szczęśliwy! Wymiatasz, mamo! Poczekaj! Zacznij malować po powrocie do domu. Już planuję następny wyjazd. Ach... Wow, ale to piękne! Poczekaj, idę z tobą. Sukienka w kwiatki! Jaka śliczna! Strasznie mi się podoba! Czekaj, co się dzieje z tą kartką? O! Gdzie one poszły? To nie jest śmieszne! Gdzie jesteście? Co tu leży? Nadchodzę! Wow! Chyba przeniosło nas do wyzwania! Co się ze mną stało? Co jest grane? Czemu ona ma przekąskę? Czy ja też mogłabym coś przekąsić? Nie, nie! Przed wami wyzwanie! Zobaczmy, co będzie w pierwszej rundzie! Minionek? Serio? Tak! Tu macie banany i papier toaletowy! Co niby mamy z tym zrobić? Hej, spójrz! Wygląda komicznie! O rany, masz rację! Wciąż nie mam pojęcia, co zrobić z tym papierem! Hej! Zaraz, zaraz! Już wiem, co z tym zrobię! Przyda mi się ten sznurek! Okej, mam kubek z wodą i oczywiście farby. Jest też pędzel i jeden banan. Mogę zabrać się do roboty. Najpierw długopisem narysuję kontury rysunku. Teraz mogę malować. Na początek biały. Świetnie! Teraz użyję czarnego. Czarnym oczywiście pomaluję źrenice. Teraz czas na niebieski, z którego minionki słyną. Okej. Widzę, dokąd to zmierza. Pora na zęby. Będzie miał uroczy uśmiech. Do języka użyję czerwonego. Teraz ciemno-niebieskie ogrodniczki. To naprawdę fajna runda. Tak! I voilà! Moje minionki są gotowe. Wow! Hej, spójrz na mnie. Jestem minionkiem. Wow! Robi wrażenie. Wyglądasz jak jeden z nich. Co za pomysłowość. Wspaniałe. A oto moje minionki. Jak się podobają? Myślę, że wygrałaś. To bardzo ładne minionki. Gratulacje. Świetna robota. Zasłużyłaś. Dzięki. Ciekawe, co teraz. Ten wałek do niczego się nie przyda. O co jej chodzi tym razem? Mam nadzieję, że jesteście gotowe. O rany. Pora na koło. Zobaczmy, co wybierze. Taniec. Świetny wybór. Taniec? Serio? Jak mamy do tego podejść? Może wystarczy odpowiednia perspektywa? Może powinnam spojrzeć na to pod tym kątem? Może po prostu zacznę rysować? Och, ta balerina wyszła mi naprawdę ładnie. Szlak. Kredka mi się złamała. Co mam z tym zrobić? O, temperówka. Powinna wystarczyć. Naostrzę ołówek i wracam do rysowania. To samo z pozostałymi kredkami. Mogą się przydać. Nie ma nic gorszego niż tępe kredki. Uff, chwileczkę. Wow, mam lepszy pomysł na swój rysunek. Patrzcie, jak ładnie wyglądają przy jej talii. Super pomysł. Ostatni. Pasuje tu idealnie. Okej, teraz poprawię kontury czarnym markerem. Okej, tą kredką pokoloruję jej skórę. Zakreślacz będzie idealny do włosów. Jeszcze różowy diadem i body. Och, jeszcze pointy. Prawie o nich zapomniałam. Skończyłam. Uwielbiam ten rysunek. Ojej! Wow! A może ten kąt byłby lepszy? Ach! O, Matusiu! Nic ci się nie stało? Boli cię coś? Ała! Chyba zwichnęłam sobie kostkę. Szybko podnieś ją. Znów pora na koło. No dobrze. Ponownie kręcimy. Cyk! Wybrało rozgwieżdżone niebo. Mam pomysł. Gdzie jest farba? Potrzebuję farby. Okej, wszystko mam. Pora stworzyć sztukę. Zacznę od czarnej farby. Najpierw namaluję smugę. Teraz trochę niebieskiego. Jeszcze fioletowy, niebieski, biały, żółty i pomarańczowy. Teraz rozprowadzę farbę od jednej strony do drugiej. Powstaje efekt w stylu ombre. Dobra, został mi jeszcze ten żółty. Świetnie wygląda. Dodam jeszcze trochę czerni. Przydałoby się coś na tle tego nieba. Na przykład mały płotek przy drzewie. Nie chcę nagich gałęzi, więc dodam liście. Och, nieźle. Zacznę i zobaczę, co z tego wyjdzie. Niebieski i jeszcze więcej niebieskiego. Tak! Ładne te ciemne kolory. Okej,
Pędzel, gotowy do pracy? Wow, podobają mi się te pociągnięcia. Patrzcie, jak farba rozprowadza się po płótnie. Właśnie tak, aż po samą krawędź. Ach! Farba skapnęła mi na płótno. Jest wszędzie. Zaraz, to wygląda niesamowicie. Hej, proszę spojrzeć. Oto moje gwieździste niebo. Tak, właśnie widzę. Jest absolutnie fantastyczne. Tak, dziękuję bardzo. Totalnie zasłużyłaś. Skoro i tak czekamy, to poprawię makijaż. Chyba trochę wam się nudzi. Pora na koło. O, ciekawe, co tym razem wybierze. Patyczki do uszu. Wiecie, te do czyszczenia uszu. Nie bardzo rozumiem. O, nie, mam puder w nosie. A, psik! Och, teraz walają się po całej klasie. Och. Przepraszam was. O, podczas uderzenia moja twarz odbiła się na kartce. Haha, ojej, masz dwa patyczki w nosie. Ta, wiem. Dzięki, że mówisz. Okej, odsunę je na chwilę na bok. Zacznę od rysunku. Narysuję ładną panią w sukni. Będzie miała długie włosy, bo czemu nie? No dobrze. Na razie wygląda całkiem nieźle. Teraz odetnę jedną z bawełnianych końcówek. To samo zrobię z pozostałymi. A suknię udekoruję patyczkami i klejem. Przykleję jeden obok drugiego. Upewnię się, że dobrze się trzymają. Pierwszy rząd gotowy. Pora na drugi. Ten będzie niebiesko-zielony. Kto by pomyślał, że można się przy tym tak dobrze bawić? Została mi jeszcze góra sukni. Uff, gotowe. Czas na prezentację mojego dzieła. Jak wam się podoba, madam, w sukni? Wow, stworzyłaś boginię mody. Wow, szkoda, że to nie jest prawdziwa suknia. Niesamowite. Ja mam tylko swoją odbitą twarz. Pora na ostatnie wciśnięcie guzika i finałowy obrót koła. Słodki króliczek, do roboty. O, super, czekajcie, tylko się przebiorę. Wow, co jest? Nie wiedziałam, że możemy się przebierać. Sorki, nie mogę teraz gadać. Słucham swojej muzy. Zacznę tutaj od pojedynczej linii. Dodam ich więcej. Chcę być wolny od ograniczeń. Biegać dziko po lasach. Szybko poszło z tym królikiem. Cóż, kiedy muza przemawia, słucham. Oto moje dzieło. O, przerażający. Uch, wow. Ojej. To tylko dziki królik. Ja lubię słodkie króliki, więc mój nie będzie straszny. Powtórzę to samo po drugiej stronie. Będzie potrzebował jakiś łapci. Ogonek już ma. Pora na jego słodki pyszczek. Co to za króliś bez marchewki? Okej, króliczku. Pomalujemy ci uszka na różowo. Policzki też niech będą różowe. Pora na marchewkę. Co ty na to, króliczku? Chcesz być biały? Nie, będziesz niebieski. Króliczek gotowy. Co myślicie? Właśnie takiego króliczka chciałam zobaczyć. Podoba się pani? Naprawdę? Tak! Dziękuję bardzo! Uch, nieważne. To tylko głupi rysunek. Ach! Co się dzieje? Wszystko się cofa. Czas przewija się w tył. Czemu tak się dzieje? Niech to ktoś zatrzyma. Nie wiem. Trochę się boję. Tu pomalowałam sobie przez ciebie twarz. A tu pojawiłyśmy się na wyzwaniu. Ach! Uff, hej! Wróciłyśmy do parku. Jesteśmy bezpieczne. Patrz, przyniosłam nam trochę słodyczy. Co wy robicie? Słodycze są niezdrowe. Proszę, zjedzcie pomarańcze. Mają dużo witaminy C. No dobra. Nadszedł czas, żeby stworzyć prawdziwe arcydzieło. Kiedyś to trafi do galerii sztuki. Używam czarnego papieru. Na takim tle kolory będą się wyróżniać. Zaczynam od żółtego, bo tworzy wspaniały kontrast. Teraz czerwony. Tym razem zamiast kredki użyję długopisu. A to dopiero początek czegoś genialnego. Tym razem moja praca na pewno zostanie doceniona. Następnie wezmę zielony mazak. Przycisnę mocniej, żeby wypłynęło więcej tuszu. To taka drobna sztuczka. Gwarantuję, że efekt będzie wart wysiłku. Muszę przyznać, że to dość relaksujące. Dobra, tyle wystarczy. Skończyłam. Wendy, zobacz, co zrobiłam. Takie tam. Mój rysunek oddaje mój obecny nastrój. Jestem taka szczęśliwa. O, Wendy? Co się dzieje? Nie mam pojęcia. Gdzie jesteśmy? Założę się, że to kolejne wyzwanie artystyczne. To będzie super zabawa. Jestem cała podekscytowana. Spójrz na to. Wow. O rany, nie podniecaj się tak. Ha, co to za przycisk? Hej, Lessie, spójrz na to.
Wow, tajemniczy przycisk. Muszę nacisnąć. Nie, poczekaj. Czemu nie? Nie mamy pojęcia, co się stanie. To może być jakaś pułapka. Etam, i tak go nacisnę. Ostrzegałam cię. Okej, przyznaję, że to był kiepski pomysł. Nie, poważnie? Skąd takie wrażenie? W dodatku pomyśl o naszych fryzurach. To zbyt duże ryzyko. Masz zbyt bujną wyobraźnię. Zobacz, jaki przystojny chłopak. Gdzie? Wiedziałam, że to zadziała. Po prostu nie mogłaś się powstrzymać, co? Niczego nie żałuję. Teraz możemy malować. Jesteś taka impulsywna. Chwileczkę. No dalej, będzie superowo. Co ty wyrabiasz? Nie ruszaj się. Nagle mam wenę. Do dzieła. Co będziesz malować? Daj popatrzeć. Śliczny odcień niebieskiego. Zamiast papieru używam szkła. Najpierw namaluję duże niebieskie koło. Szybka zmiana koloru. Domyślasz się, co to za fioletowy kształt? Póki co idzie jak spłatka. Co to będzie? Co to będzie? No weź powiedz. Odsuń się. Ale dzisiaj jesteś drażliwa. Jak nie, to nie. Sama sobie wezmę. Pożyczę to sobie na sekundkę. Nie rozumiem. Bo jeszcze nie skończyłam. Co to ma właściwie być? Przestań mi zawracać głowę. Cierpliwości. Wkrótce się przekonasz. Połóż szkło na sztaludze. Tak jest, szefie. Na wierzchu umieszczę drugą taflę. To wszystko? Nie, to jeszcze nie koniec. Będziesz pod wrażeniem. Tadam! Sprytne, prawda? Zupełnie jakby był w trójwymiarze. Jestem z siebie naprawdę dumna. A tobie jak się podoba? Wow, niesamowite. Warto było czekać. Miło to słyszeć. W porównaniu z takim cudem nie mam szans. Chyba że... Aha! Najpierw złożę na pół kartkę czarnego papieru i jeszcze raz, za każdym razem robiąc mniejszy prostokąt. Póki co to łatwizna. Teraz przytnę papier nożyczkami. Co ty kombinujesz? Teraz ty musisz poczekać. Okej, mniej więcej w tym stylu. Zobacz sama. Podoba ci się? Co to ma być? No jak to? Nie widzisz? Przypomina ci kogoś? Ha, mój portret! Dobra robota. Jestem pod wrażeniem. Obie świetnie sobie poradziłyśmy. Ło, nie tak szybko. Schowam przycisk po mojej stronie. Pilnie, potrzebuję manikur, ale chwilowo musi mi wystarczyć ten lakier do paznokci. Wygląda szałowo. Ja tam po prostu sobie obgryzam. Po co płacić za manikur? Jasmine, patrz! Urocza sukienka! Ale nie mamy żadnych przyborów plastycznych. Jak mamy ją namalować? Już wiem! Czasami trzeba być kreatywnym. Że co? Nawet nieźle ci to wychodzi. Zwykłym długopisem naszkicuję zarys sukienki, ale sam szkic to za mało. Potrzebuję koloru. Na szczęście mam przy sobie lakier do paznokci. Czasami sama siebie zaskakuję. Zwariowałaś? Zazdrosna, że sama na to nie wpadłaś? Wyluzuj i obserwuj mistrza. Naniosę lakier na papier. Działa zupełnie jak farba. Zacznę od górnej części. Najważniejsze to nie wychodzić poza linię. Teraz wypełnię naprzemienne sekcje. Niektóre pomaluję, a inne zostawię puste. O, w ten sposób. Już teraz wygląda elegancko. Chciałabym mieć taką sukienkę. Wyglądałabym jak księżniczka. Co za efektowny krój. Dobrze, że mam pewną rękę. Szkoda byłoby teraz zepsuć całe dzieło. Ale to jeszcze nie koniec. Do kolejnego etapu wykorzystam brokat. Ostrożnie wysypię brokat na papier. Sukienka będzie się lśniła aż miło. Każdemu przyda się w życiu nieco blasku, prawda? Najpierw po prostu przesypię całą sukienkę, a potem zdmuchnę nadmiar. W zasadzie gotowe. Czyż to nie piękna suknia? Muszę przyznać, że miała dobry pomysł. Jak mam z tym konkurować? Trudna sprawa, ale zaraz coś wymyślę. Może czas wybrać się na ryby. Wcale nie potrzebuję rzeki ani stawu. Wygląda na to, że dzisiaj nieźle biorą. Ups, nie do końca o to mi chodziło. Wypuszczę cię na wolność. Podejście drugie. O, tym razem zahaczyłam coś większego. Szkoda tylko, że to skarpetka. O, stara, śmierdząca skarpetka. To co? Do 3 razy sztuka. O, taśma klejąca? Faktycznie zaśmiecamy całą planetę. Z drugiej strony taśma może mi się przydać. Nie zaszkodzi spróbować. Już wiem, co robić. Wykorzystam pasek taśmy, a właściwie to kilka krótkich pasków. Wcześniej naszkicowałam taki oto strój. Zakleję taśmą kształt spódnicy. A teraz pokoloruję górną część. Zacznę od ciemnego różu.
Chodzi mi o efekt tekstury, dlatego użyję różnych kolorów do cieniowania. Mam nadzieję, że się uda. Wow, wyszło lepiej niż śmiałam przypuszczać. Normalnie minęłam się z powołaniem. Musisz to zobaczyć, Jasmine. Wow, niewiarygodne. Obie jesteśmy utalentowane. A potem nie uwierzysz. Chris zaprosił mnie na randkę. Pizza? Wow, moje ulubione danie. Też bym chętnie zjadł. Co ty robisz? Jak to co? Zabieram się za gotowanie. Mam potrzebne składniki i przybory. Nosisz to wszystko ze sobą? Szkoda czasu. Zaczynam. Tylko jakie dodatki wybrać? Ojej, chyba zaraz kichnę. Kik! Och, ale się zapyliło. Wyglądam jak duch. Powinnaś być ostrożniejsza. Mąka byłaby wszędzie. Poczekaj, Jasmine. Co takiego? Zdążyłaś już upiec? Jak to możliwe? Mam swoje sekrety. Może trochę ci zostawię. Zaraz. W sumie to mam lepszy pomysł. Położę pizzę na kartkę papieru wierzchem do dołu. Niby po co? Szkoda dobrego jedzenia. Zaufaj mi, wiem co robię. Odczekam z minutkę i zdejmę. Dokładnie o to mi chodziło. Na kartce został tłuszcz z pizzy. Wiem, że niczego to nie przypomina. Jeszcze. Ale wystarczy odrobina wyobraźni. Wykorzystam tłuste plamy jako bazę. Do malowania czerwonych kółek. Jakoś zgłodniałam od tego wszystkiego. Jeszcze jeden tutaj. Ale to dopiero początek. Co dalej? Spytacie. No jak to? Zewnętrzny okrąg na żółto. I to by było na tyle. Dzieło sztuki, że palce lizać. Wendy, muszę ci się pochwalić. Wow, nie wierzę, że zrobiłaś coś tak fajnego. Zazdroszczę. Ja póki co napisałam słowo pizza. A to raczej za mało. Ale już chyba wiem, co dalej. Tak jest. Wreszcie poczułam inspirację. Zrobię pizzę z pizzy. Użyję połączonych liter jako podstawy do stworzenia wyjątkowego obrazka. Jest nawet ściekający sosik. No i oczywiście dłoń trzymająca kawałek. Pieczarki, wiadomo. Aż mi ślinka cieknie. A skoro o tym mowa, ktoś musi przemać ten przysmak. Szeroko otwarta buzia. Na koniec dodam pozostałe szczegóły, czyli na przykład włosy, oczy i ramię. Jasmine powinna to docenić. Co sądzisz o tym smakowitym kąsku? Wow, rewelacja! Mniam, mniam! Nie wiem jak ty, ale ja od razu nabrałam apetytu. Wlewamy trochę mleka do miski. I dodajemy barwnika spożywczego. Trochę czerwonego i nieco niebieskiego. No i nie możemy zapomnieć o żółtym. Teraz bierzemy patyczek kosmetyczny i dotykamy nim mleka. O tak, widzicie jak się rozchodzi? Możemy sprawić, że pójdzie w dowolnym kierunku. A teraz mieszamy. Ach, nudzi mi się. Co by tu porobić? Już wiem, będę malować. Zaczniemy od pomarańczowego. Fajnie jest dać się ponieść kreatywności. Warto też pamiętać o nawadnianiu. O nie, mam ręce całe brudne od farby. Ale napaćkałam. I co teraz? Cała szklanka jest w farbie. Chwila, jestem genialna. Dobra, bierzemy czystą szklankę i nabieramy na palec trochę farby. Tyle wystarczy. Teraz rysujemy linię na górze szklanki. Dobrze, i kolejną. Dorysujemy jeszcze łączenia między liniami a kolorami. Gotowe! Jakie śliczne! Wygląda jak lampki pociągnięte wokół szklanki. O wiele ładniej niż poprzednio. Jak ja na to wpadłam? Pora ją wypróbować. I to się nazywa pomysłowość. Hej, podoba ci się moja nowa kurtka? Kupiłam ją na promocji za połowę ceny. Czyż nie jest genialna? No, nawet spoko. A widziałaś moją nową kurtkę? A co powiesz na moje nowe etui? Brokat jest passé. Teraz liczy się popyt. Ale nie masz takiego zeszytu. Sama go dekorowałam naklejkami. Serduszka, gwiazdki i mały lodzik. Co? O, mój zeszyt jest nudny i bez polotu. To się nie nada. Musi być coś, czym mogę go przyozdobić. Może coś z markerami. Chyba już wymyśliłam, co zrobię. Mam tu pisaki i nożyk, którym odetnę końcówki. Następnie wytnę jeszcze trochę na wzór serca. O, spójrzcie, jakie słodkie. A teraz mój zeszyt.
Użyję markerów jak pieczątek. I nie będą to jedynie serduszka. No i proszę, serduszka i gwiazdki. Widzisz? Mój zeszyt też ma wzorki. I wcale nie potrzebowałam naklejek. Wow, nie wierzę, że sama to zrobiłaś. Niech ta wiewióra lepiej odda mi mojego loda. Oddawaj to ciastko. O tak, pora na malowanie. Jestem prawdziwym artystą. Najlepszym w tym biznesie, ale super. O nie, poplamiłem jej laptopa. Dobra, zaraz to wytrę. Rozmazuje się, tylko nie to. Jest jeszcze gorzej niż przedtem. Wszystko stało się różowe. Ale będzie wściekła. Hmm? Obudziła się. A co ty wyprawiasz? Co się tak na mnie gapisz? Dziwny jesteś. Coś mi tu nie gra. Zaraz. A, mój laptop! Co tu się stało? Pomalowałeś go na różowo. Hmm? A to co? Słomka? Moment, wiem jak to naprawić. Dobra, tu jest mój biedaczek. Będziemy potrzebować więcej farby. Dokładnie, więcej, a nie mniej. Biała i żółta, i trochę fioletowej. Ładnie, nie? Może jeszcze odrobina tej beżowej. Teraz pora na moją słomkę. Trzeba rozdmuchać nasze kolory. W ten sposób rozprowadzimy farbę. Jeszcze trochę. Podobają mi się te kolory. Tworzą ciekawą mozaikę. Wow, wygląda jak prawdziwe dzieło sztuki. Piękne, przypomina morskie fale. Wyszło naprawdę świetnie. Wow, jej laptop jest teraz super. Moja wieża prawie gotowa. Nie, rozpadła się, a niech to. Co? Czy ja widzę farbę? Tak, to farba i sztaluga. Musiała je tu zostawić. Czas coś zmalować. Nie ma jej? Oby mnie tylko nie przyłapała. Czysto, zabieramy się do roboty. Ten różowy jest fajny. Ale jestem w tym dobry. Najlepszy. Okej, mam tu wszystko, czego potrzebuję. Co to ma być? Hej, patrz, maluję. Ładnie, nie? Jasne. I co teraz? Zmarnował moje płótno. Już chyba wiem. Dobra, mam tu moje płótno i literę A. Teraz farba. Użyję tego samego koloru. A tutaj niebieskiego. Jeszcze więcej niebieskiego. No i żółty. Wszystkie barwy. A teraz gąbka i sprzątamy. Żartuję, to część mojego planu. Rozprowadzę gąbką kolory. Nic nie szkodzi, jeśli zabrudzę taśmę. To nawet fajne zajęcie. Ale wymaga nieco czasu, o ile chcemy zrobić to porządnie. Fiu, gotowe. Całe płótno pokolorowane. A teraz odklejamy taśmę. Ładnie odchodzi. Wow, wygląda ekstra. Ale jazda. Niezła jesteś. Zrób mi też takie. Co ta wełna taka poplątana? Wow, babciu, spójrz! Aaaa! O nie, moja wełna! Ale bałagan! Nie, 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 mój malunek! Babciu, patrz co narobiłaś! Zaraz, ta wełna. No tak, oczywiście. I tak została już umoczona w farbie. Dobra, płótno już jest czarne. Teraz pora na wełnę ze złotym kolorem. Rozłożyłem kilka w rogach i jeszcze parę tutaj. Idealnie, dookoła całości. Teraz przykleję taśmą niepomalowane końcówki wełny. Gotowi? Podnosimy. W ten oto sposób wełna zostawi ślad po farbie. To jest wspaniałe dzieło sztuki, kochany. Jesteś moim najzdolniejszym wnuczkiem. A to mój najlepszy malunek. Jest taka śliczna. Czy zaimponują jej moje zdolności artystyczne? Zaczniemy od niebieskiego. Ale potrzebne mi będą też inne kolory. Serce zdecydowanie będzie różowe. I proszę, mam nadzieję, że teraz domyśli się, co czuję. Ciekawe, czy jej się spodoba.
To ma być dla mnie? Zabieraj to stąd! Auć, tego przecież nie chcemy. Tak, to jest do niczego. Ej, co? O nie, mam ręce całe w farbie. Ten dzień nie układa się po mojej myśli. Lepiej umyję ręce, zanim bardziej nabrudzę. Potrzeba będzie sporo mydła. Willa! Wow! Spójrzcie na to! Mydło przybrało kolor farby. Pora na plan B. Mam tu miskę wody i płyn do zmywania. No i oczywiście dodaję tu nieco farby. Mieszamy to wszystko patyczkiem. I proszę, zaczyna się lekko pienić. Ale potrzeba więcej bąbelków. Powietrze wdmuchnę przez słomkę. Wow, patrzcie ile baniek. Jest ich coraz więcej. No dobra, wystarczy. Teraz przykrywamy pianę kartką papieru. W ten sposób. Wow, piana odwzorowała się na kartce. Cześć, zrobiłem ci laurkę. Specjalnie dla mnie? Wow, jak miło! Ojejku, jest prześliczna! Odprowadzisz mnie do klasy? Zadziałało! Spójrzmy, to chyba odpowiednia perspektywa. Cześć, dziadku, co myślisz o moim obrazie? Świetne, pięknie dobrane kolory. Co za farby? Przydadzą mi się. Nie potrzebujesz pędzli? Co ty tam robisz? Gotowe. Co ty na to? Nawet niezłe. Nie skończyłem. Wezmę ten arkusz folii i przesunę w dół. Spójrz, co się dzieje. Popatrz teraz i daj znać, co myślisz. O, rety, to jest to. Wow, wspaniale, dziadku. Super. Okej, przygotowałem już taśmę. Przyczepię tu koniec. Zaczynam rysować. To trudniejsze niż myślałem. Teraz do gry wchodzi inny kolor. Ostrożnie, żeby nie zepsuć. To wygląda coraz gorzej. Moment. Dziadek ma u siebie taśmę. Ups, pożyczam to na chwilę. W porządku, mam kawałek taśmy. Teraz dodam swoje pisaki. Zawinę taśmę, żeby flamastry się dobrze trzymały. Tak, to na pewno się sprawdzi. Będzie ekstra. Czas narysować tęczę. Tak, działa. Jestem genialny. Wow, świetna robota. Co się stanie, jeśli dodamy więcej flamastrów? Ha, ale dużo. Co to będzie za tęcza? Czy to na pewno bezpieczne? W sztuce nie liczy się bezpieczeństwo, chłopcze. Do dzieła. Sprawdźmy, co nam wyjdzie. Kto mówi, że tęcza musi być łukiem? Przesunę to tutaj, a potem do góry. Teraz przeciągnę kartki na tę stronę. Potem połączę końce w miejscu, gdzie zacząłem. Gotowe, spójrz na rezultat. Przypomina nieco ptaszka. Wow! Sprzedaż dzieł, kupujcie nowe prace, tylko dziś. Rany, nie dziękuję. Znów odmowa. Obcy! Na pomoc! Biją! Spokojnie, co słychać? Nikt nie kupuje moich prac. Dziadku, co ty robisz w kubę na śmieci? Co zamierzasz zrobić z tym wszystkim? Nadal mi nie ufasz? W porządku, patrz i się ucz. Położę tę pokrywkę na papierze, a teraz pomaluję sprayem. Trzeba wszystko całkiem zamalować, również pokrywkę. Dodam biały kolor tutaj, w rogu. Chcę wypełnić całą przestrzeń. Teraz użyję plastikowej torby. Przycisnę ją do białej części. Dzięki temu na farbie powstanie wzór. Proszę bardzo, a teraz popryskam jeszcze białą farbą. Na koniec zabiorę pokrywkę. No i już, gotowe. Ta-da! O, dziadku, to naprawdę piękne. Nie do wiary, jak łatwo ci przyszło stworzenie obrazu. Proszę, to dla ciebie.
kupuję tę sztukę. Weź moje pieniądze. Okej, wygląda na to, że skończyłem. Nie chcę przesadzić, ale to chyba arcydzieło. Postawię je na sztaludze. Bardzo mi się podoba. Bańki. Zasłużyłem na małą nagrodę. Tak, ale dużo baniek. Uwielbiam je. Hej, wróciłem. Ups. Przewróciłem coś. O, to było arcydzieło. Najbardziej udany obraz. Chwilka. Bańki? Wpadłem na wspaniały pomysł. Mam plastikową butlę. Odetnę górną część. Teraz nałożę siatkę na otwór. Następnie wleję mydliny do naczynia. Tyle powinno wystarczyć. Zanurzę koniec z siatką w płynie. Teraz jest cała pokryta mydłem. Dodam odrobinę farby. Najpierw błękit. Potem odrobina czerwieni. I oczywiście żółty. Kolory podstawowe są. A teraz pora popuszczać bańki. Chcę być jak najbliżej płótna. Zbiję kilka największych. Tak jest, chyba ukończyłem dzieło. Hej, co o tym sądzisz? Jak to zrobiłeś? Natchnęły mnie twoje bańki. Zrobiłem to dla ciebie. Dziękuję ci, dziadku. To cudowne. Bańki są wspaniałe. Poprawić perspektywę? Wygląda nieźle. W porządku, to by było na tyle. Porównam z oryginałem. Nie wyszło tak, jak chciałem. Tu jest. Zakradnę się do niego. Na pewno mu się spodoba. Co to takiego? Niedobrze. Ma chyba kiepski dzień. O, co to za światełka? Wpadł mi do głowy super pomysł. Mam ramę. Otworzę ją. Teraz włożę do środka światełka. Rozciągnę tak, żeby zajmowały całe wnętrze. Gotowe. Teraz zamontuję tylną część. O, to jest super. Dziadku. Światło w ramce? Po co? Dziadku, chodź, pokażę ci. Weź obrazek i połóż na szybce. A tak, rozumiem. Uj, jak to świeci. No tak, łatwiej odrysować. Teraz możesz skopiować ten obrazek. Świetnie, spróbuję jeszcze raz. Odrysuję linie, które prześwitują. O, działa zaskakująco dobrze. Jest znacznie łatwiej. Muszę tylko dorysować ostatnie szczegóły. Proszę bardzo, gotowe. Oto moje arcydzieło. Potrzebowałem tylko ramy ze światełkami. Dziękuję ci za prezent. Nie ma za co. O, obrazie, jesteś moim ulubieńcem wszechczasów. Dziadku, uważaj! Nie przewróć następnego dzieła mojego autorstwa. Poważnie, to byłaby katastrofa. A jakby naprawdę się o niego otarł? Ojej, spójrz tylko, ubrudziłem marynarkę farbami. Ups. Mój obraz! Nie! Och, co za koszmar. Nie zniósłbym, jakby to się wydarzyło. Chyba mam następny świetny pomysł. Przepraszam, dziadku, to jest mi potrzebne. W porządku, mam lakier do włosów, wykorzystam go. Nałożę warstwę na swój obraz. Muszę popryskać całą powierzchnię. Proszę, teraz lakier wysechł, obraz jest bezpieczny. Patrzcie, farba w ogóle się nie zmazała. Teraz dziadek na pewno nie zniszczy mojego dzieła. Hej, masz rację, to działa, nie mam nic na marynarce. Dobrze, że to przewidziałem. Mój obraz jest bezpieczny. Tak, kolejna rolka od papieru toaletowego. W końcu zbuduję wieżę. Tak, prawie skończyłem mój zamek. Jest wspaniały. Dziadku, jesteś tu? Nie mogę znaleźć okularów. Nic bez nich nie widzę. Jestem praktycznie ślepy. Nie machaj tak rękami. Nie, mój ukochany zamek. Runął. Tyle pracy i została mi sterta kartonowych rurek. Słuchaj, tu są twoje okulary. Zabierz je i idź sobie stąd.
Jesteś zły. Co się stało? Zniszczyłeś wszystkie moje marzenia. Jaki on smutny. Czekaj, a może uda mi się to naprawić? Mam rolkę od papieru. Teraz zgniotę ją, żeby była płaska i wytnę z niej kółka. Doskonale, tak jak zaplanowałem. Teraz następny krok. Pistolet z klejem. Dodam odrobinę na brzegu. Świetnie. I drugi okrąg. Ten jest świetny. Przykleję do tamtego. Super, tego właśnie chciałem. Kontynuujemy, dodając więcej krążków. Udało się, zrobiłem z nich kółko. I jeszcze więcej pomiędzy. Proszę bardzo, a teraz pomaluję całość na różowo. Dziadku, popatrz, co dla ciebie mam. Wiem, że uwielbiasz sztukę. Co? Zrobiłeś to z rolek po papierze toaletowym? Tak, spójrz, można to powiesić na ścianie jako ozdobę. Proszę bardzo, to ty na to? Niesamowite, podoba mi się. Ale słodki, czuję się zainspirowana tym smakiem. Co się tutaj dzieje? O, znasz zasady, młoda damo, żadnych słodyczy. Kto przyjmuje takie ilości cukru? Och, a to co? Wytłumaczysz mi? Fajne, prawda? Sama zrobiłam. To ciekawe. Jak dziś wygląda lekcja? Co do? O, dyrektorka! Słodycze są zabronione. Dostajecie karę. Nie, czekaj! Wow! Co to za miejsce? Ohom, skoro już przyciągnęłam waszą uwagę, to oznajmiam, że czas chwycić za narzędzia. Będziecie malować ptaszka. To wasze pierwsze artystyczne wyzwanie. Pomyślmy. Och, ten szalik. To będzie bułka z masłem. Co? Czy to jest to, co myślę? Uciekaj stąd, głupi ptaku. Przynajmniej mogę wykorzystać tę sytuację. W sumie to mam coś, co może mi pomóc. Och, skąd to się tu wzięło? Nieważne, jak już mówiłam. Ha? Czy to jest jakiś nieśmieszny żart? Okej, nareszcie. To moje rzeczy. Super, kolejna nudna książka. Nie chcę jej. Okulary? Nic z tych rzeczy mi się nie przyda. A co to za matematyka? Niby mam wiedzieć, co to znaczy? Chociaż w sumie. Mogę wykorzystać liczby. Po narysowaniu konturów dodam tutaj kilka magicznych cyfr. I na główce też. Zaczyna wyglądać jak ptaszek, prawda? A teraz czas na kolory. Jak się czujesz, ptaszyno? Będziesz mieć piękne piórka. We wszystkich kolorach tęczy. I gotowe. Co pani myśli? Widzi pani tu różne cyferki? Świetna robota. A twoje dzieło? Dorwała mnie fatalna pogoda. Mam tylko to. Fuj! Eni, wygrywasz tę rundę. Ojej! To dla mnie? Dzięki! Nie da się pracować w takich warunkach. Mogłam się tego spodziewać. Och, nadchodzi kolejne wyzwanie. Widziałam w życiu mnóstwo jabłek. Wiem, od czego zacząć. Najważniejszy jest idealnie okrągły kształt. Ale gdzie mam narysować ogonek? Koło zajęło całą stronę. Och! Zacznę od nowa. Przydałaby mi się inspiracja. Chwila. Widzę idealne jabłko. Jej uwaga jest odwrócona. Do dzieła! Zaczynam misję jabłko. Jestem uzbrojona i w pełni gotowa. Wystarczy ładne cięcie. Co ona robi? Przestań! Siadaj na miejsce. Przepraszam. Kurczę, byłam tak blisko. Zrobię, co potrafię.
Na przykład napiszę jabłko po angielsku. To proste. Momencik. A jeśli podzielę to przez 5, a raczej przez jabłko, to na pewno uda mi się coś stworzyć. Okej, niech ta 5 będzie nieco większa. Kto by pomyślał, że z cyferki można zrobić połówkę jabłka? Nikt by się nie domyślił, że zaczęło się od liczby. Szczególnie, gdy rysunek będzie pokolorowany. Dzięki odpowiedniemu zabarwieniu jabłko wygląda jak prawdziwe. O, jeszcze ogonek. I odrobina cienia. To już ostatnie szlify. Aż mam ochotę je schrupać. Zgadzacie się? Tadam! Skończyłam. Ja też. Ależ realistyczne. A to? Kiepskie. Cóż, wybór jest oczywisty. Brawo, Eni! Wygrałam! O, tak! Zjadłabym sobie prawdziwe jabłko. Ja też. Och, ktoś już je pogryzł? Fuj! Ha! Dobrze, że moje jest nienaruszone. Och, mój ukochany psiaku! Jesteś taki śliczny! W sumie to może go narysujecie? Natychmiast! Och, do dzieła! Jestem ekspertką od piesków. Wystarczy głowa, tułów i 4 łapy. Ale wygląda trochę nudno, prawda? Och, spróbuję jeszcze raz. Chyba powinien być większy. Och, nadal słabo. Nie. Okropnie. Och. Hej! Co? Uspokój się. Hej, chyba mam pomysł. Mogę wykorzystać dłoń jako szablon. A kiedy już stworzę kontury, będę mogła zająć się szczegółami. Zobaczycie, to będzie super. Widzicie? A teraz wystarczy pokolorować. Ten psiaczek będzie brązowy. A język oczywiście ma różowy. To psi znak rozpoznawczy. Tada! Podoba się pani? Cóż za uderzające podobieństwo! A jak twoje dzieło? Eni? Co? Ach, nie masz rysunku? To oznacza, że pani Emma wygrała. Och, wyglądają pysznie, dziękuję. To czekoladowe pieski. Zacznę od tego. Wydaje się smaczny. Ale kremowy. To nie fair. Uspokój się, kochana. Weź sobie jednego. Och, naprawdę? Dziękuję. No tak. Czas na odrobinę realizmu. Drogie panie? Hej! O! Przepraszamy. Czy mamy narysować dłoń? Nie ma sprawy. Mam plan. Spójrzmy. Ta ręka może się nada. Ale ta jest o wiele lepsza. O tak! To moja pomocna dłoń. Muszę tylko odrysować jej kształt. Na pewno wygram tę rundę. Hej, niech pani spojrzy. Chwileczkę. Serio? No dobra. To całkiem fajna zabawa. W sumie to już wiem. Grzeczna dziewczynka. Eni? To było dziwne. Jest tam jakiś wosk? Ej, przestań, próbuję się skupić. Och. Moment, wiesz co? To może mi się przydać. Tworząc sztukę trzeba się inspirować, a nie kopiować. A te wygięte palce pobudziły moją kreatywność. Czerwone paznokcie zawsze są piękne, prawda? Rysunek zaczyna nabierać kształtu i koloru. Skończone. Gdzie ona poszła? Och, no dobrze. Hej, pokazujcie. Okej. Wow, jak ona to zrobiła? Moje dzieło wygląda przy tym fatalnie. Ech, ojej, niesamowite. Co ona pokazuje? Żeby przynieść moją nagrodę. Wow, coś wspaniałego. Jestem królową sztuki. Zazdrościsz? Dobra robota. Nawet o tym nie myśl. Witajcie, dziewczęta. Potraficie to narysować?
No to do roboty. Psy, to będzie bułka z masłem. Aha, wybieram róż jako kolor przewodni. O, tak. Najpierw narysuję kubeczek. Uwielbiam barwę gumy balonowej. Och, nawet nie wzięła pod uwagę wymiarów. To chyba jakieś 10 centymetrów. A teraz najpyszniejsza część. Mniam. Chociaż może zielony to kiepski wybór? Och. Tak? Czy to mają być lody? Wow! Nie o to mi chodziło. Chciałaś coś zielonego, prawda? Amatorska pomyłka. Ja stawiam na realizm. Zacznę od dużych, kremowych gałek. Kolor zawsze zostawiam na koniec. Najpierw trzeba stworzyć porządny szkic. Rozumiesz, o co mi chodzi? Liczą się również detale. Widzisz, to są lody. Na kubku nawet jest taki napis. A teraz czas na wypełnienie. Aż robię się głodna. Tak się dzieje, kiedy bierzesz na poważnie swoje rysunki. Prawie gotowe. Jeszcze tylko kilka drobiazgów. I już, skończyłam. Oto uczta dla oczu. Huh? O, niech spojrzę. To się nazywa dzieło sztuki? Proszę. Tak? Wow. Rysunek zamienił się w prawdziwe lody. To chyba najlepsza nagroda. Ach, co za tortury. Przecież nawet nie lubię brokułów. Fuj, smakuje jak drzewo. Jesteście kreatywni? Zaraz to sprawdzimy. Jaką mieliście ocenę ze sztuki? Celującą, prawda? Prawie skończyłem. Ej, nie ruszaj się, okej? Jeszcze nie skończyłem. Masz niesymetryczne oczy. No trudno. Gotowe? Ładnie? To mam być ja? Chyba sobie żartujesz. Dawaj ten obrazek. Dobra. Co masz zamiar zrobić? Zemsta będzie słodka. Przekonasz się. Duży łeb. Wyłupiaste oczy. Krzywe zęby. O tak. Ta-da! Serio? Nie jestem taki brzydki. Puszczaj! Ha! O! Mam zacząć? Śmiało. Flamastry? Wow! Otwórz swoje! O, proszę! Latarka do zadań specjalnych! Mwahaha! Czekaj, mam lepszy pomysł. Patrz, skąd się tu wziął ten królik? O, jak ty to robisz? Uwaga na wilka! A teraz finał, panie i panowie! Ale ekstra! Masz talent, stary! Uhu! Hej, czekaj! Porozumiewam się rękami! Zaraz, mam lepszy pomysł! Oczy przyzwyczajone do światła, więc mogę to odrysować. Tylko teraz wystarczy wypełnić. Poznajecie? To najlepszy przyjaciel człowieka. Brakuje jeszcze koloru. O, ma się ten talent. Ale się wkręciłeś. Kto wyłączył światło? Patrz, inspirowałem się ręką. Genialne. Czemu sam na to nie wpadłem? To spodoba ci się to? Uroczy, co? Króliczek. Okej. Mam jeszcze żyrafę. Inne ułożenie palców. To dla ciebie. Dzięki.
Tylko nie to. Przynajmniej mam popcorn. Ekstra! Teraz zaczynasz ty. Nie lubię matmy. Co to w ogóle znaczy? Matematyka? No nie gadaj. Otwórz swoje. Co? Ja też mam równanie. Słuchaj, musimy to obliczyć. Robi się. To ty? Zaufaj mi. No dobra. Włączone to? Musisz tak wrzeszczeć! Dobra! Rozumiesz? Sam to jakoś ogarnę. Przy odrobinie magii. Zamienię jedynkę w żyrafę. Ładna, co? A dwójkę? W łabędzia. Trójeczka będzie pięknym motylem. A czwórka? Małą rybką. Kreatywnie, co? Taką matmę to ja lubię. Brawo, Kevin. Nie potrzebujesz mojej pomocy. Chcesz rozwiązać moje? Artysta nigdy nie odmawia sztuki. Patrz i ucz się. Hej, koniku morski. Chcesz się zaprzyjaźnić z wiewiórką? Jesteście sąsiadami. A siódemkę wrzucimy do oceanu. Na koniec został nam uroczy misiek. Skończyłem. Faktycznie mam talent. Co o tym myśl... Po śmierci mnie doceni. Wstawaj! Gotowe? No raczej. Dobra robota. Jesteś mistrzem. Picasso XXI wieku. Uśmiech. Aha. Mniejsza. Tada! Czego się nie spodziewałem. Dlaczego dostałem seler? Ale pachnące. Ach tak? Już wiem. Zostań tu. Muszę chronić apaszkę. Zaczynamy. Chwileczkę. Trzymaj, to mi się przyda. Wylejcie farbkę na talerz i przygotujcie kartkę. Zamoczcie seler i odciśnijcie go jak pieczątkę. Wyglądają jak kwiaty, prawda? Ekstra! Namalowałem bukiet! Jest taki piękny, że aż się wzruszyłem. Wow, co to? Dzieło sztuki. A ja dalej jestem głodny. Chcesz? Stój! Ja chcę zacząć. O, raj dla artysty. Ale się podekscytowałem. Już czuję tę inspirację. Wiesz już, co mam na myśli. Nie. To patrz uważnie. Zacznę od białej kredy na białej kartce. Nic nie widać, co? Nie rozumiem. Może to mi pomoże. Wow, duża ta kreda. Ale wciąż nic nie widzę. Ciekawe, co ja mam. Zaraz. To mi nie będzie potrzebne. Żegnajcie. Niech stanie się kolor. Co ma być, to się pojawi. Już prawie kończę. Aha. Hej. Jak? Nazwałem go kolory. Interesujące. Serio. Chcesz zobaczyć mój? Teraz już wszystko widać. Ale miał dobry pomysł.
Jak ty to zrobiłeś? To prostsze niż myślisz. Narysuj obrazek białą kredą na białej kartce. Weź pierwszy kolor i posmaruj nim gąbkę. I tak dalej. Kiedy skończysz, przeciągnij pędzlem po kartce. Widzisz, jak powstaje obrazek? I gotowe. Proste i genialne. Ale śmieszne te obrazy. Co ona maluje? Jest taka poważna. Myślicie, że to łatwe? Komuś przyda się zderzenie z rzeczywistością. O, co? Jak się tu znaleźliśmy? Przynajmniej jesteśmy razem. Ładne, nie? Teraz wy spróbujcie. Serce, bułka z masłem. Zawijasz tu, zawijasz tam. Dawno nie rysowałem serca. Nie, jeszcze raz. Jedna linia tu. A, nie wychodzi mi. Ciągle mi się rozjeżdżają. To mi zajmie wieki. Może kratki pomogą? Zacznę rysować w dół, idąc po każdym kwadraciku. Dolna połowa zrobiona. Teraz góra. Będzie ładniejsze z innymi kolorami. Jeszcze trochę. Ekstra! Pani spojrzy. Ciekawe podejście. A twoje? Zbyt dosłowne jak dla mnie. Matt wygrywa tę rundę. Tak jest! Długo jeszcze. Prawie skończyłam. Już. Doczekaliście się. Tada! Nawet fajnie wygląda. Chłopak, łatwizna. Codziennie widzę jednego w lustrze. Elegancko. Kiedy Eli nauczyła się tak rysować? Nie mogę tego oddać. Matt, nie zdążysz. Spójrzmy na te dzieła. Muszę szybko coś wymyślić. Jest. Chłopak. Napis to nie obraz. Mogę zmienić chociaż to i owo? Dobra, ale masz minutę. Dzięki. Literki będą dobrym początkiem. Najpierw je łączymy. Już widać coś fajnego. Całość ożywimy kolorami. Nawet niezły rysunek. Ha! I kto jest debeściak? Arcydzieło. Jak? Widzę tu dwóch przyszłych Picasso. Wiedziałam, że damy radę. Miau! Fajny koteł. Zejdźcie na ziemię. Mamy narysować kota? No dobra. Jak tu zacząć? Czekam. Wąsy? Potrzebuję inspiracji. Naprawdę odpłynęła? No to bierzemy się do pracy. Pomachaj, panci, papa. Idziesz ze mną. Hej, Eli. Skąd to wziąłeś? To nie fair. Też chcę takiego. Nie, ty jeden sprytny. A, grzeczny koteł. Ja wolę żywe futro. O, mua. Jak zawsze genialny. Taki dobry z ciebie koteł. I zaraz cię narysuję. Jesteś większy niż myślałam. Jakby cię odrysować? Może jak cię przekręcę? To na nic. O, szczęśliwy wypadek. Napiszcie angielskiego kota. Potrzymaj go na chwilę.
Skąd się tu wziął? Nieważne. Jedziemy! Znacznie lepiej. Zmieńmy to słowo w coś, co będzie wyglądać jak kot. Mój będzie brązowy. Jeszcze uszka. I kilka pasków z prążkami. Normalnie jak prawdziwy. Jak się podoba? Halo, pobudka! Co, co, co? A właśnie, koty. Świetnie, Eli. Za to twój wygląda znajomo. Teraz wiem dlaczego. Sorki. Chyba ja wygrałam tę rundę. Kreatywność to coś więcej niż rysowanie. Skończyliście te wygibasy? Nowe zadanie przed wami, pieski. To będzie ciekawe. Mam zacząć od uszu? Potrzebujesz pomocy, Matt? Spójrz na tego pieska. Co? Jaki piesek? Oj tam, oj tam. Hej, Eli, widzisz pieska? Tak, teraz go widzę. Coś jak Rottweiler. Narysuję go od dłoni. I dodam swoje własne detale. Na przykład obruszkę. Każdy piesek ma urocze oczka. I mokry nosek. No i długi jęzor. Teraz kolorujemy? Powstało prawdziwe dzieło sztuki. Dobra, jestem. Przyda mi się pomoc. To się nie sprawdzi. Jak on trafił do plecaka? Serio? Właśnie ciebie szukałem. Dobry pieseł. Przystojniacha z ciebie. No, naprawdę jest uroczy. O. Zaraz, gdzie twój rysunek? Mój jest gotowy. Chyba kogoś zainspirowałam. Tak, teraz chcę pogłaskać pieska. Jest taki puchaty. I na koniec fiolecik. Proszę o uwagę. Jeszcze nie skończyliśmy. Rysujemy tęczę, co? No to zaczynamy. Tylko wezmę to. Zaczynają od czerwieni. I od razu wygląda jak tęcza. Nie bardzo lubię markery. Gdzie żurawia zapuszcza? Ona nic nie robi. Hej, czy to popyt? Uwielbiam je. Właśnie tego mi trzeba. Ha! Jest świetny, ale mnie przyda się do czego innego. Każda krawędź w innym kolorze. Jeszcze tylko tutaj. Proszę, pamiętajmy o wgnieceniach. I przewracamy. Prawda, że satysfakcjonujące? Prawie jak sam popit. Sorko, uwaga! Hej! Skończyliśmy! Wow, ile tu pięknych kolorów! Ale wykonanie takie o. Okej. I to się nazywa nieszablonowe myślenie. Wow, jaka kolorowa kompozycja! Przycisnę do farby plastikowy arkusz. To świetny sposób na odstresowanie. Wygląda jak przykład sztuki nowoczesnej. Spróbujmy czegoś innego. Myjką okienną rozprowadzę farbę po całej kartce papieru. Powieszę to u siebie w pokoju. A może falisty wzorek? Wspaniałe! Tym razem zrobię kleksy farby. I ponownie przejadę po nich plastikiem, przesuwając arkusz z boku na bok. Tyle różnych możliwości. Każdy obraz jest unikalny. Mogłabym otworzyć galerię sztuki. Będę bogata! Nudzi mi się. No to zjedzmy coś. Ale żeby było ciekawiej... Rzucaj i... Trafia! Wiem, imponujące. Potrafisz tak?
Żartujesz? Z zamkniętymi oczami! Obczaj! Zaraz będziesz pod wrażeniem! Moje oko! Rzeczywiście robi wrażenie! Poćwicz trochę, w końcu ci się uda! Dzisiaj namalujecie tęczę i ma być ładna! Uwielbiam tęczę! Ale ja zawsze rysuję na czarno-biało! No to masz problem! Nie mogę się doczekać! Tęcza zawsze wydawała mi się magiczna! Co robisz? Ale z niego frajer! Eni, czekasz na specjalne zaproszenie? Do roboty! Skoro muszę, ale mam tylko czarne mazaki! Im szybciej skończę, tym lepiej! Chcesz tęczę? Dostaniesz tęczę! I to najbardziej wypasioną tęczę na świecie! Skończyłem! Mam nadzieję, że uchwyciłem piękno tego zjawiska! Podoba się pani? Jesteś urodzonym artystą! Jak ci idzie, Eni? Tadam! Nie potrzeba oklasków! Widziałaś kiedyś tęczę? Ugh, nie znoszę plastyki! Mam gdzieś twoją głupią tęczę! Ugh, daj mi te kredki! Poukładam je w kolejności kolorów tęczy! Teraz przyda mi się pistolet do klejenia! Posklejam kredki i poczekam, aż klej zaschnie! Teraz mogę zacząć rysować! Przejadę po papierze moim wielobarwnym pisakiem, przesuwając lekko na boki i robiąc łuk! Wow, wygląda nieźle! Kolory zlewają się ze sobą! To bardzo łatwy sposób na rysowanie tęczy! Ale to jeszcze nie koniec! Czarnym mazakiem zaznaczyłam ten sam kształt na plastikowej koszulce! Biało-czarno i kolorowo! Fajne, co? Widzisz tęczę? A teraz już nie! I znowu tęczowo! Cóż to za magia? Wow, niesamowite! Zadanie wykonane! Hej, masz na sobie kolorową koszulkę! A tak się upierasz, że lubisz tylko czarny! Co? Cicho, nic nie widziałeś! Nie śmiej nawet pisnąć słowa o tym! Nie bój się, będę milczał jak głaz! Prawie skończyłam pracę domową z plastyki. To będzie jeden z moich najładniejszych rysunków. Naprawdę? Chętnie zobaczę. Nie, jeszcze rysuję. Cierpliwości. No dobrze, skończyłam. Co o tym sądzisz? Och, to... co to właściwie jest? Ziemniak? Może powinnam spojrzeć pod innym kątem? A, już widzę. To kaczka. Co? Nie. Muszę się temu bliżej przyjrzeć. Naprawdę blisko. Ach, teraz wszystko jasne. To oczywiście cytryna, tak? Nie, to nie cytryna. Tego się obawiałam. Trudna sprawa. Czego tu nie zauważam? No wiesz co? Banan! To moja ostateczna odpowiedź. Daj już spokój, mamo. Przepraszam, kochanie. Nie wiem, co to takiego. To Pikachu! Pikachu? W życiu bym się nie domyśliła. Ciekawe, co dostałam. Jedynka? Ale czemu? Starałam się! Będzie zdruzgotana, ale coś na to poradzimy. Położę obrazek Pikachu na środku kartki. Najpierw jednak naostrzę ołówek. To mi przypomina, że powinnam kupić temperówkę. Znacznie lepiej. Wezmę drugi ołówek i połączę je zwykłą gumką recepturką. W ten sam sposób zamocuję trzeci ołówek. Teraz wystarczy trzymać się linii gotowego obrazka. Drugi ołówek idealnie skopiuje go na pustą kartkę papieru. To o wiele prostsze od odręcznego szkicowania. Perfekcyjnie. Szablonu już nie potrzebuję. Teraz dodam nieco koloru. Podoba ci się Ava? Wow! Rewelacja! Dzięki, mamo! Pójdę przygotować się do szkoły. Nie chcę się spóźnić. Miłego dnia, kochanie. Na pewno dostaniesz piątkę. O nie! Poczekaj! Głodna jestem. Muszę coś przekąsić. Nauczycielka zajęta książką. To moja szansa. Zawsze trzymam pod stołem smakołyk na czarną godzinę. Ach, tu jest. Muszę się spieszyć, bo jak zobaczy, to się zdenerwuje. Hej, co tam podjadasz? Nic takiego. Nie wiem, o czym mówisz. Co za bezczelność. Nie zatrzymasz mnie? Ava, wstydziłabyś się. No, wstydzę się, ale przynajmniej nie o pustym żołądku. Niczego nie żałuję. Zapomnijmy o tym niefortunnym incydencie. Jeszcze nie zabiłam głoda. Na szczęście skitrałam tu wcześniej chipsy. Tym się powinnam najeść. Podobno najlepiej chować rzeczy na widoku. Na przykład tutaj. Spokojnie, niczego nie zauważy. Pyszności. Tego właśnie potrzebowałam. Otwórz buzię. O, jak miło. Dziękuję. Zaraz, jak to? Od kiedy mam trzecią rękę? Ile razy muszę powtarzać, że na lekcji nie wolno jeść chipsów? Rozumiesz?
Och tak, rozumiem, że ani słowem nie wspomniała o pączkach. Co tam się dzieje? Ups, odwróć uwagę. Obserwuję cię. Oj tam, i tak ją przechytrzę. Aha, mam cię. Po prostu plecy mnie swędzą. Ha, Ava coś kombinuje. Jest przebiegła jak lis, ale nie tak przebiegła jak ja. Wiedziałam, że kiedyś przyda mi się ten manekin. Teraz tylko drobna charakteryzacja. Super, w końcu przestała się na mnie gapić. Aha, tego właśnie szukałam. Taki stres, zasłużyłam na nagrodę. Widzieliście kiedyś piękniejszego pączka? Różowy lukier, posypka. To praktycznie dzieło sztuki. Nawet nie napoczynaj tego pączka. Ostrzegałam cię. Nie! Hej, czemu jesteś łysa? Oddawaj. To niesprawiedliwe. Pewnie sama chcesz go zjeść. Puszczaj, natychmiast, Ava. Gdybyś tylko wkładała równie dużo wysiłku w naukę. Koniec z tym, jasne? Muszę się teraz zająć ocenianiem testów. Co mnie to? Chwileczkę. Mam genialny pomysł. Na początek narysuję dwa małe kółka. Połączę je kilkoma liniami. Na dole i na górze. Następnie na całej długości narysuję falisty wzorek. I jeszcze bezpośrednio między kółkami. Po naszkicowaniu poprawię długopisem, żeby kształty były wyraźniejsze. Wystarczy trzymać się pierwszego szkicu. Ostrożnie, żeby nie wyjechać poza linię. Okej, nawet przypomina pączek. Potem gumką zetrę pozostałe ślady ołówka. A teraz kolorowanie. Koloruję tylko górny obszar powyżej falistego wzorku. To będzie oczywiście lukrowa polewa. Od samego patrzenia ślinka mi cieknie. Następnie pokoloruję samego pączka. Na ciemno pomarańczowo. Korektor świetnie nadaje się do robienia posypki. Dziabnę tu i ówdzie na lukrze. Warto też trochę zacieniować, po prostu pogrybiając krawędzie. Tak samo zrobię z posypką. Dzięki temu pączek będzie bardziej realistyczny. I gotowe. Czas na drugi etap planu. Czyli na ukradkową zamianę. Pączuś jest mój, a w pudełku zostawię obrazek. Huh? Co się dzieje? Mogłabym przysiąc, że coś słyszałam. Coś nie tak? Przecież grzecznie sobie czytam. Pamiętaj, nie spuszczam cię z oczu. No patrzcie, książki czasami się jednak przydają. Głównie do ukrywania za nimi pączków. No już, lećcie na następne zajęcia. Wreszcie dzieciarnia sobie poszła. Tak długo na to czekałam. Hej, jak to? To nie pączek. Oszukała mnie. Ava! A, zaraz zaczyna się lekcja. O, jakie fajne! Którą fryzurę mam wybrać? Z zieloną nie. Chyba już wiem. Wygrywa numer 3. O, co to ma być? Puszczaj, to moje! Chcę to zobaczyć! Co się stało? Wreszcie się zjawiłyście. Witam w wyzwaniu artystycznym. Zacznijmy od razu. Najpierw mamy... Poproszę werble. Tęczę! Wow, kocham tęczę. Przejdźmy do rzeczy. Muszę coś wyjąć z torebki. Zajrzę do swojej. Co my tu mamy? To nazywasz torebką? Aha, mogę to wykorzystać. Hej, zapomniałam o tym. Wciąż pachną nieźle. Chyba żartujesz. Zaraz wymiotuję. Hehehe, to ściema. Potrzebuję pisaka. Wysadzanego diamentami. A to skąd się wzięło? Mam pomysł. Hej, Kendall, zabierz to ode mnie. Ohyda. Dobrze, najpierw złożę kartkę. Na wierzchu postawię pojemnik i go odrysuję. W kółku będzie buźka. Zacznę od oczu. Uśmiech będzie na zdjęciu? Co za piękna minka. A teraz rozłożę papier. Pieniądze będą linijką. Połączę kreski i pokoloruję obrazek. Użyję wielu różnych barw. Tęcza będzie w buzi. Teraz złożę to z powrotem. To jest świetne. Widziałaś? Fajne, prawda? Wow, opadła mi szczęka. Britney jeszcze nie zaczęła. Na pewno coś znajdę. O, Rety, to stara kreda. Wiem, co z nią zrobię. Pomoże mi w tym mój młoteczek. Wytnę szybko kontur motyla, ułożę na czarnym kartonie, wysypię na to kredę, a teraz pora na łomot. O tak, cudowne uczucie. Właśnie tak zwalczam stres. Teraz zabiorę szablon. Powstał piękny motyl. Świetna robota, dziewczęta. Wiadomo. Trudny wybór, ale wygrywa Britney.
Serio? Wow, dzięki. To oszustwo. Hej, fajny rysunek. Hej, miłość wisi w powietrzu. Oto następny etap. Serduszko. O waszą wenę zadba gość specjalny. Rzućcie okiem. Witam, panie. To moje powłóczyste spojrzenie. Rety, dobrze, że mam tę dmuchawę. Ale ciacho. Hej, on jest mój. Nie, muszę wygrać tę rundę. Stworzę coś wyjątkowego. Daj mi te serduszka. Za mało. Staram się jak mogę. Kiepsko mi idzie pod presją. Proszę bardzo. Tego mi było trzeba. Brian jest cudowny. No, bylibyśmy świetną parą. Okej, do dzieła. Zacznę od miłej wiadomości. Wyznam mu, co czuję. Obrysuję to na złoto i dodam gwiazdki. Na innych serduszkach też są napisy. Chyba wybiorę to. Zagnę boki i ścisnę, żeby zostawić ślad. Teraz złożę w poprzek. Powstanie kopertka. Zakleję ją naklejką. Dołączę do reszty. To mały zbiór liścików. I śliczny braloczek. O, całkiem niezłe. To trudniejsze niż myślałam. Nic mi nie przychodzi do głowy. Dobrze, zaczynam. Narysuję serce, ale niezwyczajne. Będzie inne, choć wciąż ładne. Hejka, masz fajny styl włóczęgi. A rysunek? Cud miód. Róża dla róży. Wow, jaki szarmancki. A to co? Dla mnie? Piękna i zdolna. Co za połączenie. Mam coś dla ciebie. Ach, serce mi wyskoczy. Tak, działam tak na kobiety. A co ze mną? Cicho, on jest mój. Pomocna dłoń. To taki dowcip. A kolejne wyzwanie to pędzel. Gdzie Brytni? Ja nic nie wiem. Nie szkodzi, zaczniemy bez niej. Do dzieła. To będzie proste. Halo, chcę coś zamówić. Świetna obsługa. Kocham zakupy. To moje hobby. Dobrze, wyciągnę to z pudła. Jak to się zmieściło? Ciężkie, ale idealne. Nie potrzebuję pudełka. Przepraszam za spóźnienie. O, raju, czy to papier toaletowy? O co ci chodzi? O, no tak, ups. Najadłam się wstydu. Co straciłam? Zaraz, muszę coś dokończyć. Przestań. O, jak przyjemnie. To mi się przyda. Po co mi pędzel? Złamię to na pół i zawinę w kawałek papieru. Musi ciasno przylegać. A teraz w zielony plastik. O tak. Zakleję to naklejką, żeby się trzymało. Super. Umieszczę ją na wierzchu. I gotowe. Zanurzę patyczek w różowej farbie. Będzie pasować do obudowy. Zobaczę, czy to działa. Żeby zmienić kolor, przełożę wkłady. Pora na niebieski. Nasączę dokładnie farbą. I wrócę do rysowania. Co jest? A więc to tak. Pokażę, co potrafię. Mam wielkie plany. Zaraz stworzę arcydzieło. Skończyłam. Co? Czemu to zrobiłaś? Przegrywasz. No co? Omsknęło mi się. Wybaczcie. Uzupełniam poziom potasu. Oto kolejny motyw. Zgłodniałam od tej pracy. Kup mi coś. O, od razu lepiej. Wygląda apetycznie. Co zjeść na początku? O, pyszności. Daj trochę. Zabieraj brudne łapska. Nie dotykaj mojego jedzenia. No weź, nie zjesz wszystkiego. Dobra, dam ci jajko. Łap. O, uwaga, nie upuść. O, mały włos. Dziękuję. Wybiję jajko do miski. Oddzielę żółtko od białka. Wezmę drugą miskę. Zrobię wszystko ręcznie. Jakie obślizgłe. Dodam kapkę oleju. I jeszcze trochę. Teraz rozmieszam. Wciągnę to do strzygawki.
To mi ułatwi pracę. Nie nabrudzę. Dodam mieszankę do farby w proszku. Nie trzeba wiele. Po parę kropel. Pędzlem wymieszam jajko i farbę. O to mi chodziło. Wezmę skorupkę i ją pokruszę. Chcę mieć małe kawałki. Wezmę ten fragment i pomaluję. Piękny błękit. Narysowałam wazon i okleiłam skorupkami. Potem dodam kwiaty. Nie zjem ani kęsa więcej. Zaraz. Chyba się przejadłam. O! Ups, sorki. Dobrze, że tą stroną. Nie chcę marnować jedzenia. Może coś nim stworzę. Pomalowałam kartkę na niebiesko. Teraz posłużę się brokułem. Będę go lekko przyciskać. Wezmę różne farby. Powstały piękne listki. Spójrzcie. Jakie ładne. Super, co za pomysł. Kogo mam wyróżnić? To trudne, ale punkt dla Kendall. Tak, jestem wielka. Spokojnie, Picasso. Jak się kręci. Poznajmy nowe wyzwanie. To ciekawe. Żartujecie? Nie mam pojęcia, co to znaczy. O, nitka mi wystaje. Jeszcze jedna. Tego mi trzeba. Może to mi się przyda. O, makijaż. Może Kendall nie zauważy. Teraz się uda. Zachowuj się jak zwykle. Nic się nie dzieje. Zbrodnia doskonała. Pomaluję włóczkę szminką. Włożę do zeszytu. Stworzę falisty wzór. Teraz zamknę notes i wyciągnę. Powstanie sztuka abstrakcyjna. Świetnie. Wow, to robi wrażenie. Hej, Britney. Tak? O, a skąd to się wzięło? Fuj, nie oddawaj. Użyję pędzla. Zamaluję płótno do połowy na czarno. Teraz nałożę pasek kleju, rozmażę go pędzlem po obu polach. W ten sposób. Zanim zaschnie, posypię brokatem. Jak najszybciej. Ciężka praca. A? To złoto? Pasuje do mojego dzieła. Nawet łupież mam luksusowy. Zainwestuję w lepszy szampon. A teraz przyłożę szablon z sercem i wezmę farbę w sprayu. Zamaluję nią wzór. Co za kolor. Ostrożnie zdejmę szablon. Wow, to się nadaje na ścianę. Dobre, prawda? Jasne, lepiej pokaż swój. O, moje oczy. Nic nie widzę. Odłóż to. Teraz lepiej. Wow, jest cudownie. To wyjątkowy dzień. Następnym razem mnie ostrzesz. Co za wspaniały zestaw do malowania. Zazdroszczę jej. Jak ja mam tego użyć? Może uda mi się naprawić ten pędzel. Potrzebuję tylko trochę włosów. Mam nadzieję, że Sara nie zauważy. Tyle wystarczy. Teraz przyczepię to do pędzla. I mogę malować. Skąd to znam? I to bardzo dobrze. Czy to moje włosy? Moje włosy! Coś ty zrobiła? Oddawaj to! Zabiorę ci jeszcze więcej. Natychmiast przestańcie. Mam na to sposób. Koza? Okej, tego się nie spodziewałam. Gdzie my jesteśmy? Witam, czas na artystyczne wyzwanie. Koło zadecyduje, co będziecie malować. Raz, dwa, trzy, start! O! Kwiatek? Okej, to powinno być proste. Naprawdę musimy to robić? Nie wiem, jak zacząć. Momencik. Chyba mam pomysł. Jestem genialna. Położę swoją biżuterię na kartce, a teraz nałożę na nią farbę. Wystarczy odrobinka. Wykorzystam kilka kolorów. Okej, zrobione. Teraz przesunę łańcuszki po kartce końcówką pędzelka. W ten sposób farba się rozprowadzi i kolory się pomieszają. Oto moja interpretacja kwiatka. Ładne, prawda? Wow, jestem pod wrażeniem. A teraz mogę zrobić sobie makijaż. Oto moja szansa. Muszę dobrze wyglądać, bo jestem popularna. Jasne, racja. Właśnie tego potrzebuję. Teraz mogę stworzyć kwiatek. Rozprowadzę farbkę pędzlem do makijażu, a potem zrobię to samo zielonym kolorem. Wygląda wspaniale.
Dodam jeszcze kilka detali i gotowe. Śliczny obrazek. A tego lepiej się pozbędę. Co ty robisz? Nic, nic. Oby, nie rozpraszaj mnie, jak się maluję. Wyglądam olśniewająco. Och, czas minął. Jak mi poszło? Genialne dzieło, prawda? Moje jest bardziej delikatne. Świetna robota. Interesujące, Saro. Wiedziałam, że się pani spodoba. Nie wierzę. Co cię tak śmieszy? Masz farbę na buzi. Moja piękna cera. O nie. To dzieło sztuki, Saro. Powinnaś pokazać to światu. Wasze obrazy są piękne. Obie świetnie się spisałyście. Następne wyzwanie polega na namalowaniu jednorożca. O tak, kocham jednorożce. To tak jakby koń, prawda? Nie umiem rysować zwierząt. Psst. Co? Patrz na to. Mnóstwo kasy. Dam ci ją, jeśli narysujesz mi jednorożca. Saro, jestem zawiedziona. Nie, masz rysować sama. Pani strata. Tym razem na pewno zawalę. Chyba dramatyzujesz. Znam pewną fajną sztuczkę. Położę dłoni na kartce i ją odrysuję. A teraz dorysuję resztę. To prosty sposób na stworzenie jednorożca. A teraz dodam trochę koloru. Róż będzie pasował idealnie. Och, ale słodki. Pokoloruję jeszcze róg. Szybko poszło. I gotowe. O, spójrzcie tylko. Z czego się tak cieszysz? Zainspirowałam się. Mogę skopiować jej rysunek. Tylko, że mój jednorożec będzie bogaty. A z tego zrobię róg. Prawdziwa sztuka kosztuje. Co sądzicie? Serio? To kopia mojego. Nie. Mój jest nadziany. Halo, proszę pani? Och, no proszę. Wspaniale. Brawo, dziewczyny. Jestem artystką. Dobra, puszczę ci to płazem. Ups. La la la. Uhuhu. Ups, wybaczcie. Co my tu mamy? To gwiazda. Do dzieła. Co to? Przybory plastyczne? Też mi coś? Oddam to Moli. O, patrzcie na to. Wow, mam dziś szczęśliwy dzień. Przyłożę szablon do kartki i pomaluję pędzlem umoczonym w różnych farbach. Zamaluję całą gwiazdkę. Efekt jest świetny. A teraz ostrożnie usunę szablon. Wow, wygląda jak tęcza. Boskie. Na nic lepszego cię nie stać? Muszę wykonać telefon. Halo? Tak, potrzebuję pomocy. Oho, co my tu mamy? Rysowanie gwiazdki. Pfu, łatwizna. To pestka dla takiego profesjonalisty. Patrz i ucz się. Wolałbym coś ambitniejszego, ale nic nie poradzę. Gotowe? Już możecie bić brawo. Wiem, mam talent. Skończyłyście? Och! No cóż, niezła z ciebie sztuka. Jesteś moją muzą. No wiesz? Mógłbym cię malować codziennie. Powinnam wyjść? Nigdy nie widziałem takiej piękności. To dla ciebie. Ale z ciebie romantyk. Czuję inspirację, gdy jesteś blisko. Chodźmy. Hej, wracajcie. A mój obraz? Ech. Tym razem padło na serduszko. Będzie potrzebne więcej przyborów. Do dzieła, dziewczyny. Ale pisaków. Wow. A ja mam tylko to? Serio? Ha, powodzenia. O, wpadłam na pomysł. To będzie rewelacyjne. Narysuję ogromne serce. Idzie dobrze. A teraz dorysuję małe w środku. Ekstra. Co za bezsens. Hej, spójrz na mój rysunek. Ładny. Chyba powinnam już coś stworzyć. Chwila! Mam pomysł. Użyję jednocześnie pisaka i ołówka. A teraz najlepsza część. Narysuję kreski przez środek serduszka. Tyle wystarczy. Trochę pocieniuję. Tutaj trochę grubiej, żeby było widać cień. To
To chyba się uda. A teraz wytnę górę. Proszę pani, skończyłam. Wybacz. Okej, obejrzyjmy twoje dzieło. Och, sprytnie, Molly. Podoba mi się. Saro? Gdzie twoje serce? Jest tam. O! To tak jakby street art. Dwa różne podejścia. Oba wyśmienite. Jestem zachwycona. O, dzięki. O, czekacie na mnie. Zakręćmy. Co za emocje. Okej, to tęcza. Będę potrzebowała dużo farby. To chyba proste. Wystarczy namalować łuk. Cóż, jest trudniej niż myślałam. Nie wyszło mi. A może użyję tego? Chyba coś wymyśliłam. Wezmę pasek papieru i złożę go w ten sposób. A teraz narysuję słodką główkę. I oczka. Podoba mi się. Jestem taka kreatywna. Hej, uważaj! Ups, cóż, to tylko ulepszy jej rysunek. A teraz kolorowanie. Oczka zostawię na koniec. Piękny i wyrazisty róż. Powinnam mieć taki lakier do paznokci. Obroża może być żółta, a oczy będą zielone. Co za radosny kociak! I ma nawet tęczowy uśmiech. Pokażę go Molly. Bu! Ale to śmieszne. Lepiej wyczyszczę tę rozlaną farbę. Jest tylko gorzej. Chwila. Mogę to wykorzystać. Genialny pomysł. Pomalowałam płótno na niebiesko, a za pomocą gąbki zrobię na nim chmurki. Teraz pozwolę spłynąć pomarańczowej farbce i innym kolorom również. I już. Gotowe. Hej, uważaj trochę. Niech pani zobaczy. O, pokaż swoje dzieło, Molly. Oryginalne i kolorowe. Coś pięknego. Bu! Wow, zabawny pomysł, Saro. Jestem z was dumna. Zasłużyłyście na nagrodę. Świetnie nam poszło, Saro. To wspaniałe uczucie móc się wyrazić poprzez sztukę, a inspirację możemy czerpać przecież ze wszystkiego, co nas otacza. Na przykład z emotek. Połączmy kilka z nich, by stworzyć własny obrazek. Zaczniemy od konturów i całość złączymy w okrąg. Teraz pora dodać kolory. Żółty pasuje do emotek. Pokolorujmy też serduszka. Nikt nie lubi złamanego serca, więc trudno się dziwić, że emotka roni łzy. Teraz zakolorujmy te łezki. Ojej, jaki smutas. Nam też robi się przykro. Oczy i buzia będą czarne. Jeszcze ostatnie detale. Zaznaczymy je białym markerem. Wygląda nieźle. I żyli długo i szczęśliwie. Możesz przestać? Próbuję się skupić. Ale z ciebie kujon. Luna, przestań rzucać papierkami w kujona. Pora coś narysować. Wow, to dla mnie? A ja? Wow! Patrz, ile tu przyborów do rysowania! Serio? Wspaniale! Och, nie wpychaj mi się tu! Będziecie potrzebować modela, na przykład tego ślicznego kotka. Czyż nie jest słodki? Ojej, jaki słodziak! Jestem gotowy! Który pędzelek wybrać? Potrzebuję coś do rysowania. Mogą być te kredki. Nie, przykro mi. Musisz je odłożyć. No to mamy mały problem. A może lepiej pisaki? Nie wiem, co wybrać. To niesprawiedliwe. O, już wiem. Muszę tylko uważać, żeby nie zobaczyła. Jeszcze trochę. Ha? Nic się nie dzieje. Teraz. Mam. Ha, wcale nie jest taka bystra. Co ja mam z tym niby zrobić? Przynajmniej mam marker. Lepiej wezmę się za rysowanie. Zacznę od prostej linii, a następnie narysuję dużą cyfrę 3. W ten sposób. Teraz dorysuję kocie uszy i wąsy.
Na koniec długi, wygięty ogon. Teraz go pokoloruję. Wygląda obiecująco. Dorysuję jeszcze oczy i nosek i dodam też prążki na grzbiecie. Będą nieco ciemniejsze. Jeszcze różowe poliki. Ładny, prawda? To była łatwizna. Hej, jakby co, to skończyłam. O nie, muszę się pospieszyć. Szybko. Tada! Chyba wiemy, kto wygrał. Ja o tym zadecyduję, a zwycięża... Luna! Jest, to wiedziałam. Juhu! Hej, a co właściwie wygrałam? Zaraz, coś tu nie pasuje. Wow, co to? Łapie precz od mojego ogona. Ależ z ciebie wredna kicia. Właśnie dlatego wolę psy. Ja chcę to otworzyć. O rany, niewiarygodne, patrz. Co? Nic nie widzę. Ha, ale dałaś się nabrać. Najstarszy kawał świata. Ha? Gdzie to się podziało? Trzeba było ze mną nie zadzierać. O, farbki. Fajnie. Ej no, zniknęły. Dziwne. Chris, podwędziłeś moje farbki. No pewnie, że tak. Doigrałeś się. Dość. No, i o co jej chodzi? Oto wasze kolejne zadanie. Och, ale ciężki. Narysujcie arbuza. Bez farbek wiele nie zdziałam. Oddawaj te farbki. Zapomniałaś o magicznym słowie. Pora zacząć moje arcydzieło. Będziesz malował palcami? Prawdziwy artysta nie potrzebuje wiele, by móc tworzyć. Co ty nie powiesz? Coś czuję, że będzie z tym problem. Ciekawe, jak idzie Chrisowi. Co on wyprawia? Może jeszcze nie wszystko stracone? Pozwolisz? Hej, jak śmiesz! Spokojnie, wzięłam tylko kapeczkę. Przesunę pędzelkiem po tych kropkach i namaluję półkola. Dzięki tym kolorom otrzymam kawałki arbuza. A teraz reszta. Aż się głodna zrobiłam. Gotowe. Ci, przeszkadzasz mi! Hej, czas minął. Jak? To jakaś łódka? Luna wygrywa kolejną kategorię? Wow, drugi raz z rzędu. I to się nazywa nagroda. Chyba nie zjesz wszystkiego sama. Chcesz trochę? O tak, proszę. Uwielbiam arbuza. Huh? To wszystko? Doceniam gest. Jesteśmy niczym para kochanków artystów. Tyle, że to ja jestem Julią, a ty moim Romeo. Co ci mówiłam o gapieniu się? Znowu chcesz dostać w nos? Tylko zerkałem. Otwieraj. O nie, proszę, ty otwórz. Dobra. Biorę pisaki. Możesz wziąć farbki. Prezent od Luny? Że co? Oto kolejne wyzwanie. Nie ma nic bardziej romantycznego od bukietu róż. Wow, to musi być przeznaczenie. To dla ciebie, kochana. Moje ulubione. Życie z tobą to bajka. Nigdy cię nie opuszczę. Tylko ty i ja, na zawsze. Ha? Co się dzieje? A tobie co znowu? Rany, ale dziwak. Jak ona ze mną flirtuje. A psik! Ty to jednak jesteś wspaniała. Chyba się przeziębiłam. Wow! Ale mi się kichnęło. Ciekawe, jak im pójdzie tym razem. Nic mi nie jest. Psik! Możesz mnie następnym razem ostrzec? Moja kartka. Patrz, co narobiłaś. Zaraz. To nawet jest niezłe. Świetny pomysł. Rozmarzę farby pędzelkiem na kartce. W różnych kierunkach. Będzie to wyglądać jak płatki kwiatów. Ładnie. Namaluję ich więcej. To całkiem przyjemne zajęcie. Dobra, teraz pora na łodygi. To będzie jeszcze łatwiejsze. Wystarczy namalować cienką linię. I jeszcze listki. Świetnie. Teraz podstawa kwiatka. Kilka detali i gotowe! Jak ci się podoba? Ja miałam drobne trudności. To nie jest moja najlepsza praca, ale w końcu minimalizm jest w modzie, no nie? Przyznaj, że ładne. I zwycięża Chris!
Tak, wiedziałem! Okej, teraz albo nigdy. Dam radę. Luna? Psiek! O rany! A miało być tak romantycznie. Chyba mam alergię czy coś. Trafię? Niech to, spudłowałam. Daj, ja spróbuję. Ech, też nie trafiłem. Trzeba dobrze wycelować. To naprawdę takie trudne? Wow, a to co? Patrz, co się dzieje. Och, zaczynam mazać po tym obrazie. Niedobrze. O nie, sorka przyszła. Hm? Co to się wyrabia? Ktoś miał zniszczyć ten bezcenny obraz. Dość tego. Moc sztuki. Wow, co się stało? Co to za strój? Zaraz, szminka? Ups, sorki. Już poprawiam. Cyk. Uff, znacznie lepiej. No dobrze, teraz jesteśmy gotowi na nasze wyzwanie. Kręcimy kołem i losujemy zadanie. No i proszę, o jak słodko, serduszko. Rysujemy miłość. Jej, uwielbiam rysować serca. Wiem, co zrobię. Najpierw napiszę love. To dopiero była randka. Była taka piękna wśród zieleni. Okej, teraz dodajemy detale. Tu dorysuję serduszko, a z O zrobię dziewczynkę. V będzie drugim sercem, a E chłopaczkiem. Jak słodko. Jeszcze kolory. Serce będzie różowe. Super, to drugie będzie takie samo. Czas na więcej kolorów. Fioletowa sukienka. Wow, zaczyna nabierać kształtów. I kolejny kolor. Włosy będą pomarańczowe, a czapka chłopca niebieska. Jeszcze odrobina zieleni. Nie, ja ciebie bardziej. A kredkami dorysuję im buzię. Tada! No dobrze, zobaczmy jak wam poszło. He, co? O nie! Możesz przestać bawić się gumą? Co ty robisz? Chwilka! To moja praca, serio! Nom, nom, nom! Jeszcze sekundka! Prawie gotowe! Nom, nom, nom! Gotowe! Oto moje miłosne dzieło! Uff! Wow! Jak to zrobiłeś? Wspaniałe! Ojej, ciuniu! Niesamowite! Dostajesz 6! Ciekawe, co będzie następne! Kręcimy kołem! No i proszę! Wybrało flaminga! Głowy nie urywa. Ciekawe, co zrobicie? Nigdy nie widziałem żywego flaminga. Kogo ja oszukuję? Ta runda jest za trudna. Co robić? One chyba są różowe, prawda? Nie, to też do bani. Uch! Auć! No nie, nic mi nie przychodzi do głowy. Zaraz. Co ja mam na dłoni? Farba? No super! Jeszcze rękę upaćkałem w różowej farbie. Zaraz. Chyba mam pewien pomysł. Zobaczmy, co da się zrobić z odbicia dłoni. Wow! Fajne! Ja też mam pewien pomysł. Najpierw obrysuję dłoń i poprawię kontury. Dodam oczy i dziób. Dziób pokoloruję pierwszy. Jest cały czarny. Resztę pokoloruję na różowo. Jest go bardzo dużo. To trochę zajmie. Sami rozumiecie. Ale efekt końcowy będzie tego wart. O, różowy zakreślacz. Przyda się. Pora zmienić tę plamę w tropikalnego ptaka. Najpierw przerabiamy kciuk na głowę. Tutaj będzie dziób. Jeszcze oczy i nogi. Będą chude i żółte. I gotowe. No dobrze. Zobaczmy, jak sobie poradziliście. Oto moja praca. A oto moja, przepani. Proszę. Mamy całego flaminga i zbliżenie głowy. Obie prace są świetne. A, no tak, zapomniałam o farbie. Och, no tak, sorki. Jak myślisz, co będzie następne? Gotowi? Wasze kolejne zadanie to narysowanie chłopca. Jestem ciekawa, jak wam pójdzie. Trochę słaba ta runda, nie da się ukryć. He? O nie, skończyła mi się przekąska, to dopiero słabo. I co mam teraz zrobić? Chwila, mam tu przecież pusty talerz. Tak, to może się udać, już wiem, co zrobię. Co ty chcesz zrobić z markerem i talerzem? Nie rozumiem, czemu rysujesz nim po talerzu? Już ty się o mnie nie martw, wiem, co robię. Zaraz będę miał tu kozackiego ludzika.
Chłopiec, jakby tu go narysować? Zacznę od słów po raz drugi. To pomaga. Dobrze, więc mamy słowo chłopiec. Pora zrobić z niego obrazek. Dorysujemy mu okulary i włosy. Wygląda nieźle. Pamiętajmy też o uchu, brodzie, nosie i ustach. Dobra, mój ludzik gotowy. Dorysuję mu jeszcze balona. Cyk. No i sznurek, żeby mu balon nie odleciał. Coś chyba mi utknęło w zębach. Niedoczekanie. Nie, tak nie wyjdzie. Może jak popiję. Trochę lepiej, chyba. Zrobimy ci pomarańczowe włosy. Jeszcze trochę i czupryna gotowa. Super, chcesz zieloną bluzkę? Nie ma sprawy. Skończyłam. Och nie! Wylałaś wodę na mojego ludzika! On tonie! Muszę go uratować! Nie, nie, nie! Trzymaj się, ludziku! Czekaj, czekaj! Co? Co się dzieje z moim ludzikiem? A! Nie utonie, bo unosi się na wodzie! Ale fajny! Super wyszło! Dobra robota! Wygrałem? Nie wierzę, ale ekstra! No to kręcimy kołem! Och, spójrzcie jak słodko! To piesek! Wiem, jak go narysuję. Mam coś w swojej czapce. Co? Gumowy kurak? Co on tu robi? Musi gdzieś tu być. Czy tego właśnie szukam? Nie, nie bawię się już tak często. No dalej, przecież to nie jest worek. Czy to moneta? To jej tak szukałeś? O, i nawet jedna dla mnie. Dzięki. Uff, nie wiedziałem, że moja czapka pomieści aż tyle rzeczy. I co zamierzasz niby zrobić z tą monetą? Pomoże mi w pracy. Odrysuję na niej kilka okręgów. Nic nie rozumiem. O, już wiem, co zrobię. Mam nadzieję, że ciężko pracujecie. Dobra, muszę tylko wymknąć się cichaczem. Zaraz wracam. Hej, pożyczysz mi na chwilę pieska za drobną opłatą? Dzięki. Ojej, jakiś ty słodki. Jestem Patryk. Uśmiech. Potrzebuję tylko paru fotek. Słodziak, mógłbyś być modelem. Trzymaj! Dzięki za pomoc! Pokoloruję owal, ale zostawię to małe kółeczko. Dodam parę szczegółów. Teraz rysujemy głowę. No i oczy. No, no! Zaczyna jakoś wyglądać. Pamiętajmy o uszach. Każdy pies je ma. No i cała reszta. I na koniec ogon. Teraz kolorujemy. Myślę, że uszy, łapy i poliki będą brązowe. Uff, udało się. Nikt nawet nie zauważył, że wyszłam. Ostatnie popraweczki? Proszę pani, skończyłem. Oto mój obrazek psa. Ja też skończyłam. Ojej, spójrzcie tylko na tego słodziaka. Wygrywasz bez dwóch zdań. Przecież ona tego nie narysowała. Gotowi na kolejną rundę? Och, uwielbiam taniec. Waszym zadaniem jest balerina. Że co? Jak mamy niby to narysować? Na mnie nie patrz. Nigdy nie oglądałem baletu. Czekaj, już wiem! Będę potrzebował kartki papieru. Złożę ją w pół, o tak. Co ty tam robisz? Origami? To się może udać. Wiem, tylko muszę dobrze to poskładać. Najpierw składamy na pół, o tak. Potem jeszcze raz w drugą stronę. Otwieramy i zginamy rogi. Dobrze, teraz ta część musi wystawać z obu stron. Póki co idzie mi nieźle. Uwielbiam origami. Te wystające rogi idą z powrotem do tyłu. Te rogi tak samo. Jeszcze trochę. Na koniec lekko odchylamy te dwa boki. I już! Łódka jest gotowa! Prawdziwe arcydzieło! I co? Podoba się? O! I jeszcze żagle do kompletu! Jak to ma się do tańca? Łódka tańczy na falach oceanu! Co? Ty tak na serio? To nie przejdzie, zobaczysz! Ona ma rację! Rysujemy balerinę, a nie łódki! No dobra, może uda mi się złożyć coś innego! Czy ty robisz kolejną łódkę? Wierzę, że nie przejdzie. Nie, nie łódkę. Patrz, tym razem zrobiłem jednorożca. Ło, dajesz mały. Ładny, co? To nadal nie to. Okej, masz rację, ale już wiem, co zrobić. Do trzech razy sztuka. Tym razem użyję dwóch kartek o różnych kolorach. Co robisz? Wow, ale to skomplikowane. Jak ty to robisz? Za szybko, nie nadążam. I gotowe. Piękna róża, co? To dla ciebie. Jest śliczna! Nie wierzę, że zrobiłeś ją specjalnie dla mnie. Ale co ja mam teraz zrobić? Już wiem! Muszę tylko zacząć od początku. Przyda mi się linijka do zaginania papieru.
Ta część jest trudna, bo te boki musimy wyciągnąć na wierzch i po drugiej stronie. Okej, teraz mogę rysować. Narysuję śliczną balerinę. Piękna jest. No dobrze, ale muszę dorysować resztę. Musi mieć przecież twarz i ręce. To samo zrobię po drugiej stronie. Gdy góra będzie gotowa, przejdę do rysowania nóg. Dodamy też trochę kolorów. Ale muszę pamiętać, by pokolorować każdą z części. Na koniec niebieska spódniczka. Urocza! Trochę tu i jeszcze tu. No i skończyłam! Tada! Patrzcie, pokażę wam, jak to działa. Gdy poruszam tymi częściami, nasza balerina tańczy. La la la! Spójrz, z jaką gracją się porusza! Wow! Wow! Fantastyczna robota! Wygrałaś tę rundę! Jest! Wiedziałam, że się uda! Ale...